Siemaneczko, siemaneczko, witajcie. Auto mamy przygotowane, zatankowane. Jedziemy do Breli. Jedziemy do Breli, bo znajduje się tam najdłuższa plaża w całej Rywierze Makarskiej. Dodatkowo otrzymała błękitną flagę. Co to oznacza? Oznacza to, że jest bardzo czysta, czysta woda, czysta plaża, ładna plaża i wszystko same ma bardzo dużo plusów. Ma po prostu bardzo dużo plusów. Jedziemy ją zobaczyć. Zaparkowaliśmy sobie samochód na początku Breli, bo były dwa duże parkingi. Godzina to 20 kun, ale na szczęście jeszcze jest nieczynny i nie trzeba płacić, ale zaparkować można. No ale za to trzeba troszeczkę podreptać. Trzeba troszeczkę podreptać do plaży. No myślę, że tak 5-10 minut drogi z parkingu do centrum Breli i na plażę. Dojście z tego górnego parkingu jest takie trochę średnie, bo nie za bardzo tutaj są jakieś chodniki, ale szliśmy chyba dobrą drogą, bo teraz doszliśmy do znaku, gdzie jest właśnie znak na plażę. No i teraz idziemy taką jakąś drogą. No, ale jest okej. Okay. Co ty, Emka? Drzewo ci wpadło do klapka? Jaka droga, co? Ej, na pewno dobrze idziemy? Też nie wiem, no tak. Tam było pokazane niby. Chyba, że zabłądziliśmy. Chyba na bank zabłądziliśmy. Źle rozczytaliśmy te znaki. Nie no, to zdecydowanie no parking zaplecze sklepu i wracamy. No, no co zrobić? Kurczaki, no widzicie? Jak tu ciężko trafić do centrum Breli i plaży. No właśnie, źle żeśmy rozczytali ten znak, bo nie mieliśmy zejść tą drogą w dół, tylko tymi schodami w dół, a to już jest znacząca różnica. Czyli nie drogą, tylko schodami. Teraz będzie dobrze. Zróbmy jeszcze dwa kroki. Zerknijmy w lewo. No i tak, raczej to będzie już dobra trasa. Doszliśmy na plażę, ale ta plaża ma 200 metrów, a w opisie miała mieć 3 km, więc idziemy jeszcze zobaczyć za ten cypelek, może będzie coś innego. No muszę wam powiedzieć, że trochę jesteśmy zaskoczeni, bo ta plaża no niby jest długa, ok, ale ciągle jest taka przerywana. Ja myślałem, że to jest jedna długa plaża, a tu co zakręt to... No to jest ok plaża, ale to nie jest to, co mi się wydawało. Albo musimy jeszcze iść gdzieś kawałek dalej, poszukać tej plaży 3-kilometrowej, albo coś tu jest nie tak. Nie wiem, czy dzisiaj jest taka pogoda i tak zachowuje się morze, ale albo tu jest spokojniej niż w Tuczepi, albo tylko, jeszcze raz powtarzam, jest taka pogoda. Nie wiem, ale morze jest tutaj jakieś takie bardzo spokojne. Są tutaj właśnie takie zatoczki, dużo tych zatoczek jest. I jakoś tak wydaje się dużo spokojniejsza woda, więc może się szybciej nagrzać, bardziej nagrzać. Bardziej tak stoi niż się to wymiesza, bo w Tuczepie tak bardziej się miesza ta woda z tą taką, wiecie, no głęboką wodą. A tutaj jest tak, daleko się wychodzi, jest cały czas płytko, więc daleko od brzegu jest płytko i chyba w ten sposób woda może być cieplejsza. Trafiliśmy na tablicę informacyjną i tutaj, jak widzicie, jest Brela i my jesteśmy You are here, czyli my jesteśmy tu w tym miejscu. Zjechaliśmy w części taką Solina, Brela Solina zjechaliśmy. To jest sam początek tutaj z tą drogą, o tutaj z głównej drogi zjechaliśmy. Tu i tutaj żeśmy doszli do morza. No i teraz idziemy sobie tą plażą tutaj i idziemy jeszcze, idziemy i gdyby pewnie policzyć całą tą plażę w Breli, no to ona pewnie ma 3 km, ale jest cały czas tak jakby przecinana czymś. Tutaj akurat na mapie tego za bardzo nie widać, ale w rzeczywistości jest przecinana, ale jest na razie całkiem spoko. Idziemy zobaczyć dalej. Ogólnie jest tutaj bardzo miło i przyjemnie i tak fajnie, tak cicho. Po części też pewnie jest to za sprawą tego lasu, który się cały czas ciągnie. No las, no przynajmniej dość sporo drzew, tak? Które tak wygłuszają. Nie ma tutaj żadnej drogi, nie słychać samochodów.
Hotele są tak troszeczkę jednak dalej, parędziesiąt metrów w oddali. Jeśli by ktoś tam chciał krzyczeć, to tutaj za bardzo nie słychać. I ta plaża jest tak fajnie wygłuszona jakby. Jest przynajmniej póki teraz, jeszcze nie ma wielkiego sezonu, miło i przyjemnie. Ptaszki śpiewają, jest okej. Rzeczą, która od razu rzuca się tutaj w moje oczy, to mało punktów, gdzie można kupić coś do jedzenia i picia. Bardzo mało. Jakiś tam jeden punkt przed chwilą był z jakimiś naleśnikami, jeden stolik. No słabo, tu przed nami coś jest, ale już jest zapchane, a co dopiero w sezonie. No i bardzo dużo polskich głosów, to zdecydowanie. No to jak dla mnie jest zdecydowanie duży minus, bo ten punkt jest jeden na najbliższy chyba pół kilometra i nie ma w ogóle ludzi praktycznie, nie ma sezonu, a już nie ma gdzie usiąść. Może jeden stolik był wolny? O, tutaj w końcu coś się pokazuje. No zobaczymy, może jeszcze się coś rozwinie, ale brak tych miejsc, gdzie właśnie można usiąść, jest jak dla mnie dużym minusem. No ale zobaczymy, bo tutaj coś mi się tu już fajnego ukazuje. To jest chyba to miejsce, którego szukałem, ale jeszcze nie jestem pewny. Plusy plaży w Breli to jeszcze raz powtórzę, przepiękne widoki. No kurczę, tutaj w tym miejscu jest bardzo, bardzo ładnie. Do tego bardzo spokojne morze. Myślę, że do plusów można też zaliczyć dość dużo cienia, który jest na pewno bardzo przydatny, w szczególności gdy przyjedzie się z dziećmi. Jest na pewno tutaj bardzo długi chodnik, a raczej deptak, którym można sobie pochodzić, pojeździć na rowerach, na hulajnodze, czy to elektrycznej, czy normalnej. Także to są na pewno bardzo duże plusy. Kolejnym to na pewno ten śpiew ptaków i te drzewa. Słyszycie, jak ptaszki ładnie śpiewają? Można się naprawdę tutaj mocno zrelaksować. Spokojne morze bez zbędnych jakichś tam hałasów. No ten cudowny śpiew ptaków. Cień, drzewa, daleko od ulicy, no to na pewno jest bardzo dużym plusem. Zobaczcie, jak tutaj jest cudownie. A jeśli miałbym mówić o minusach, to tak jak mówiłem, bardzo mało punktów, gdzie można coś zjeść i się napić. To, że co druga osoba to Polak, to nie wiem, czy to jest plus, czy minus, do czego to można zaliczyć. Trochę nieswobodnie się czuję. Ja, dla mnie to jest troszkę minus. Myślę, że te dwa minusy niejak mają się do tych wszystkich plusów i są mocno zgniecione tymi plusami, przez co nie za bardzo da się je odczuć. I myślę, że spokojnie można przyjechać na plażę do Breli i cieszyć się wspaniałymi wakacjami. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, że Brela znajduje się blisko Makarskiej, blisko Tuczepi, blisko Baśki Wody, blisko Krwawicy, blisko Omis. Miejsca, które na pewno bardzo polecam, które warto zwiedzić. Więc jeśli tu przyjedziecie, to wszędzie macie blisko i będziecie mieć udane wakacje. Słyszycie, jaka cisza? Masakra. Tylko ten kij może mieć dwa końce. Że ten wielki plus tej ciszy i spokoju po pewnym czasie może przerodzić się w dość spory minus. Może zrobić się nudno. Tak po prostu. A co to jest? Bo zapomniałem? Tor jakiś, to nie wiem. A, tor. A to nie miało być pole golfowe? No tak. A czekaj, bo ja muszę zobaczyć. Ej, a widziałaś, że tutaj jest stół do ping-ponga? No, widziałam. No, tu jest stół do ping-ponga. Czyli jest wyjazd, tak rozdawałam, że się potem przechodzi. Aha, no dobra, tylko że co to jest? To jest chyba właśnie pole golfowe. Tam no. Są dołki. No, są dołki. No, tu są dołki. Ale patrz, jakie tu jest kozackie. Patrz, no, trzeba stąd uderzyć piłkę. Ona musi przelecieć przez to okrągłe, wylecieć drugą stroną i wpaść tu do dziury. No, ciekawe, co? No, bardzo ciekawe. Tutaj musi piłkę wpaść. Patrz, jakie tu jest utrudnienie. Tu jest takie utrudnienie, że musi pod taki wulkan wpaść. Ale tatek, ty chodź po tym toru, że... A, dobra, to na następny. Tutaj taki. O, a tutaj? Tutaj to jest chyba pole do koszykówki. No, nie, to chyba nie jest. Też do golfa? Ona wow. Musi tu wylecieć i tam wpaść. No to powiem i potem ci... potoczyć się tam do tego. A, bo jeszcze tam się musi potoczyć i tu jeszcze wpaść do dziur. Jacie. To jest specjalnie zrobione z górki. No, specjalnie tutaj. Z górki, tak, no właśnie. Żeby się tu stoczyło i wpadło. Teraz szóste. Szóste. A to jak? A to przez to musi przelecieć. No pomiędzy. No pomiędzy tym. No pomiędzy tymi. To tak miałeś potem chodzić, nie? A, no to idę. Teraz siódme. Siódme. To też jest fajne. O, tutaj to jest trudne.
Jeden, drugi i jeszcze trzeci. Wow, a patrz tu. No tu właśnie ten chyba łatwy, nie? Kurde, coś ty, mi się wydaje, że bardzo trudny. Przecież ona tu musi dołem wpaść, polecieć do góry, zsunąć się stąd i jeszcze tu. Ja cię. Kolejny tapet. No to już ósmy, ostatni. A nie, jeszcze dziewiąty, dobra. A jeszcze jest dziesiąty. 12? Tak. Ja pierniczę. To jest dziewiąty. O, tutaj to musi zrobić niezłego zawijaka. Tu, no. tu, poodbijać się. I tu wpaść. Dziesiąty. O, tutaj to musi z jednego pola w drugie. No. Dobra. Tutaj z jednego w drugie. Jedenasty, no. Wow, jaki to jest. No, tu musi też. Powiem ci, że tutaj to na rowerze mogłaby ta piłka lecieć. No. Golfowa. Tu by wyskoczyła na rowerze, tu by spadła. No. Tu by się jeszcze kawałek przejechała i tu by wpadła do dziury, nie? No, i to ostatni. O, ten to powiem ci jest wyczadzisty. Nie wiem właśnie, co tu się musi wydarzyć. A tu wpaść i to jest chyba ostatni tor. Czyli tu ona musi wpaść. Nie wiem, co ta piłka musi tutaj zrobić. A ona musi tędy przelecieć, tylko chyba tu jest wyjazd, a ona tu zostaje. Nie, tędy wylatuje. Coś ty. Tędy. A tu? No tak, bo tam do góry da się wejść. No tam się da i tu i przelatuje przez górę i tu wypada. I można by znowu. Jacie, no i od nowa jest znowu jedynka, pierwszy tor. Ale ekstra. No. Ale ekstra. 12. 12 torów takich. Nawet tyle palców nie mam. Jakbyś wzięła od ręki, od nogi, to byś znalazła tyle. Tylko jak tu pokazać 12 palców naraz, co? No, nie wiem. No dobra. Jedziemy na obiad do Makarskiej, co? Lody. I na lody, dokładnie. Lody i obiad za chwilę w Makarskiej. Chyba obiad i lody. Dobra, nie, obiad i lody. No właśnie, na odwrót. I na koniec jeszcze kawa w tuczepi. No tak, to już. No i jeszcze gorąca czekolada. Jeszcze gorąca czekolada i cola, bo mi się coś strasznie chce pić. A tutaj, co to za pani taka ładna stoi? Kociak! Co to za ładna pani stoi? Kociak! Ładna pani jest? Ładna? Ładna. Fajowa. Kociaka no. Kociak jak kociak. Nie idzie poznać, czy to chorwacki, czy polski. Dobra, chodź, bo koty lubią drapać. Dobra, idziemy. Co je? Na pizzu nie, pomidorka. Ogóreczka też coś? Ale muszę wam powiedzieć, że ta rybka moja na talerzu to tak pachnie, że chyba ją będziecie czuć przez ekran. Ketchup, pizza i tuna salad. Tuna salad to chyba jest jakiś stek tuna, nie? To chyba nie jest jakiś stek. Nie wiem, zaraz kosztuję, spróbuję, ocenię. Ale pachnie ta ryba, Jezus! Myślę, że na samo zakończenie jeszcze mogę tylko powiedzieć o obsłudze w restauracjach w Chorwacji. No, Polacy raczej, ja przynajmniej jestem nauczony taką, no... Nauczyli nas w Polsce, że to jest taka dobra obsługa, że jest taka konkretna obsługa. Jeszcze pomijając oczywiście fakt, że restauracje przez ostatni rok były zamknięte. Ale to co pamiętam, ale jeszcze to co się pamięta, czym mamy auto z Polski, no to jednak raczej ta obsługa w Polsce była taka, że często kelner podchodził, proponował coś tam. Często po prostu przynajmniej zachodził do nas i można było poprosić o paragon, można było sobie coś domówić, jak się skończyło. A tutaj jednak ci Chorwaci, jeśli chodzi o kelnerów, troszeczkę tak zaniedbują swoich klientów i jeszcze muszą trochę sobie w porównaniu do polskich kelnerów podszkolić się jeszcze trochę. I myślę, że to jest jeszcze taka uwaga, że jak przyjedziecie do Chorwacji, pójdziecie do restauracji, to na pewno zauważycie tą różnicę. Gdzie jest nasz samochód? Przeszliśmy. Ale jaja tam stoi. Fes, nie zauważyli samochodu. Dobrze, że stoi. Dobrze, że jeszcze stoi. No, także na pewno zauważycie tą różnicę między obsługą w polskich a chorwackich restauracjach, ale spokojnie. Tutaj jest za to. Ale też nie w każdej restauracji. No może nie w każdej, no ale. Niektórych właśnie jest tak, jak ty mówisz, że często przychodzą, tam pytają się, nie, czy smakuje, czy coś tam się jeszcze. No. Ale w mniejszości. No na dokładnie, pewno w mniejszości. Bardziej uczęszczany chyba przez turystów to. Tak to jest, a takich mniejszych
takich kawiarenkach czy tam jakieś. Może dlatego, że oni tak się nie spieszą, wolniej żyją i tak dalej, to może ma na to jakiś wpływ. No ale takie info tylko jeszcze chciałem na koniec przekazać. Pamiętajcie, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. A i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiamy z Chorwacji, gorącej Chorwacji. Dzisiaj w Makarskiej jesteśmy. Jest 29 stopni, jest czwarty, tak? Dzisiaj czerwiec, 29 stopni, bardzo gorąco. Także zostawcie łapkę w górę, suba i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć.